To, że wybory w Rudzie Śląskiej nie zakończą się 11 września, było pewne. To, że zabraknie w drugiej turze Marka Wesołego, jest prawdziwym zaskoczeniem. Kandydatowi popieranemu przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości do drugiej tury zabrakło zaledwie 141 głosów. Sondaże przedwyborcze wyraźnie wskazywały go jako faworyta. No, trzeba przede wszystkim z pokorą podejść do wyniku. Wyborcy decydują. Nie udało mi się dostać do drugiej tury. Będziemy analizować powody. Wydaje mi się, że kampania była zrobiona bardzo prospołecznie. Chciałem przekonać mieszkańców Rudy Śląskiej do zmiany. Dzisiaj mamy taką sytuację, że o fotę prezydenta będą bić się dwaj byli wiceprezydenci. Zdaniem politologów paradoksalnie obciążeniem mogło okazać się wyraźne poparcie udzielone Markowi Wesołemu z Warszawy. Widzę taką dość intensywną, aktywną kampanię bezpośrednią. Więc to zaowocowało. No, kandydat PiS-u rzeczywiście musiał popełnić jakieś błędy. Myślę, że tutaj taki, no, tak powiem, sprzeczny przekaz, czy niekonsekwentny przekaz mu zaszkodził. Znaczy, że z jednej strony na początku mówił, że jest niezależnym kandydatem, dystansował się od PiS-u, no, a potem dostał to słynne poparcie Jarosława Kaczyńskiego, więc myślę, że to mogło zaszkodzić. Niekwestionowanym zwycięzcą pierwszej tury wyborów w Rudzie Śląskiej został Michał Pierończyk. Jestem pozytywnie zaskoczony tym wynikiem. Pierwsze miejsce, 11 590 głosów, to jest bardzo duży bagaż. Wszystkim chciałem podziękować za te głosy, zachęcić do udziału w następnej turze, w drugiej turze 25. No i będę zabiegał o głosy innych wyborców, tych, którzy już głosowali i tych, którzy jeszcze nie głosowali. Także chcę być prezydentem wszystkich Rudzian. Następne dwa tygodnie będą równie pracowite dla Krzysztofa Mejera, który uzyskał nieco ponad 30% głosów i uplasował się na drugim miejscu. Jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. 8,5 tysiąca głosów to jest naprawdę dobry wynik. Nasz cel w tej kampanii, w tej turze był taki, by trafić do drugiej tury. To się udało, więc nie ma co utyskiwać. Teraz trzeba wziąć się do roboty po to, by wygrać drugą turę. Wszystko jest w zasięgu ręki. Ja znam wybory samorządowe, w których kandydaci w pierwszej turze mieli ponad 40% głosów, a w drugiej turze przegrywali, więc nic nie jest przesądzone. Druga tura wyborów w Rudzie Śląskiej odbędzie się 25 września.